Browar książęcy Racibórz. Jedyny taki w Polsce. Stoi tu blisko od 5 wieków. Jest integralną częścią zamku. Piwo waży się tu metodami tradycyjnymi według receptur opracowanych przez sławnego mistrza piwowara Kaufmana. O tajniki ważenia raciborskiego browaru zapytam specjalistę do spraw produkcji Mariusza Dudka. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie, Lucy Nasiłek. Dzień dobry, Mariusz Dudek. Pokażę nam Pan proces produkcji raciborskiego piwa? Oczywiście, zapraszam. Trzeba się ubrać, bo piwo produkowane jest w podziemiach, jest tam bardzo zimno, także polecam założyć coś na siebie. Idziemy? W tym małym, regionalnym browarze fermentuje i leżakuje wyjątkowe piwo. Do jego produkcji wystarczają 4 składniki najwyższej jakości. Źródło mocy piwa, słód, drożdże odpowiedzialne za proces fermentacji, chmiel, któremu zawdzięczamy charakterystyczną goryczkę i aromat piwa oraz raciborska woda, której do wyprodukowania 2 kufli tego napoju potrzeba aż 10 litrów. Każdy gatunek ważony jest w osobnych kadziach, powoli, jak wymaga tego tradycyjna receptura. W czasie leżakowania piwo nabiera właściwego dla siebie smaku i naturalnie nasyca się dwutlenkiem węgla. Znajdujemy się w fermentowni. Tutaj odbywa się jeden z najważniejszych etapów produkcji piwa. Mamy tu kadzie, charakterystyczną piankę. Czy to już jest ten właściwy produkt? To jeszcze nie jest właściwy produkt. To jest pierwsza faza produkcji piwa, tak zwane piwo młode. My to piwo produkujemy w otwartych kadziach jako jeden z niewielu browarów w Polsce. Do produkcji używamy tylko naturalnych składników. Proces produkcji trwa od 6 do 8 tygodni. W zależności od gatunku piwa można to porównać z produkcją piw w innych browarach, gdzie można ten proces skrócić nawet do 2 tygodni. Zwiedzanie browaru zamkowego, ważelni, piwnic fermentacyjnej i leżakowej połączone jest z degustacją tutejszych wyrobów i możliwością ich zakupu.